Dzień dobry, moi kochani widzowie. Wracamy do Medal of Honor Breakthrough. Tym razem będziemy z naszym kochanym Klausem, Hansem, Karlem oraz Hausem. Co my będziemy robić? Chyba wysadzać jakąś łódź, o ile się nie mylę. Trochę ta misja będzie miała charakter szpiegowski. Jedziemy do niemieckiej stoczni właśnie. Ja sobie tu ustawię dźwięk, wszystko gitarka. Na jednym coś tam musimy mieć. Tak, musimy zdobyć jakieś dokumenty, coś. To jest taka standardowa misja. Bo widzicie, pamiętacie skądś te. A, siódemka, chwila. Masz papiery, synku. Jestem bohaterem wojennym, przepuść mnie. Już mogę? Tak, zobaczę się z nim spokojnie. Pamiętajcie, mamy teraz pistolet z sumikiem. Chodzi o to, że pamiętacie tekstury z pierwszej misji Allied Assault? No to właśnie jest podobnie, takie są same budynki. Dobra. Dobra, spokojnie. Na tyłach miasta. A, czyli rozumiem, że zostawiasz mnie sam, draniu. Wiedziałem. Idiot. Patrz, nie, wracam. Nie, Karl, nie zostawiaj mnie. Karl, nie. O Boże! Karl, ty świnio! Karl mnie potrącił, no co za drani. Bezczelny. O lol. A, wysiadam, dobra. No i głupia gra, potrącił mnie Karl. Zrób mi Heil Hitla. Robią Heil Hitla dalej robią? Może zrobi. Nie możesz, wracam sobie. Nie, zobaczysz dokument. Nie! Nie! O nie, nie podchodzi do gościa z papierami. Dobra, już czuję, że będzie fajna jazda. Wypuść mnie, Karl. O kurde, ja muszę na nich uważać. Chwila, czy ja mogę wejść tu? Zamknięte. A tu? Tu otwarte. Dobra. Musimy tutaj jakoś obczaić, jakieś wiecie. Musimy się wczuć troszeczkę. Zamknięte. No co my mamy zrobić? Znaleźć drogę na pokład frachtowca. Ja nie chcę tutaj się na razie ujawniać. Wywalaj, bo chcę zdobyć te papiery. Dobra. Widzę te papiery. Zrobimy tu save'a, bo muszę temu gościowi strzelić kulkę w łeb. O tak, będzie miał kulkę w łeb. Nie. Dobra. Kurde! Zauważył mnie drań. Jak on śmiał? Sekundka. No co za idiotyzm. Ani podejść, ani nic, głupia gra. Chwila. Nie. Czyli co, nikt się nie skapnął, tak? Oby. Idę po papiery, dobra. Mam nadzieję, że nikt się nie skapnął. Chociaż w co bardzo wątpię. Bardzo w to wątpię, ale okej. Nadzieja umiera ostatnia. Dobra, co my mamy dalej? Nie możemy, no dobra, wracam. Mamy już papiery drugiego poziomu. Mamy nadzieję również, że nie zauważą zwłok wszędzie, walających się po ziemi. Rozumiem, że nie będziesz do mnie strzelał, Hans. Więc zapiszę grę. Mam nadzieję, że mnie bardzo dobrze słychać. Bo jak nie, to będzie trudno. Okej, okay. Siemka. Proszę bardzo. W porządku, znak zapytania od Q. Dzięki ci. Hans, ale zamknij, bo ja nie chcę już wracać. Dobra, co teraz? Dobra. To zamknięte. Kurde, powiem wam. A, już idziemy na pokład. Fajnie, dobra. Zapisik, to nie było takie trudne w sumie. Dobra. Znajdź dokumenty. No ja mam dokumenty, co jest? Jakieś chore. Mogę włączyć alarm? Dobra, nie korci mnie, bo już wiem, jak to się skończy, więc... tędy? Cholera. A zrobi? Proszę bardzo. No to się tutaj... Ogarnij się, Hans. Ty nie wiesz, kto ja jestem. A ty? No Syn Jezus. Co za debile. Wszyscy mi sprawdzają papiery, co ja jestem. Jestem kuźwa bohaterem wojennym, a wy mi tu sprawdzacie papiery, dranie. Dobra. Którędy na Rzeszów? Którędy na... Tędy chyba. Wnioskuję po moim cudnym kompasie, że tędy. Zapisik. No, co za głupia gra. Dobra, wychodzę. Spokojnie. Jakiś idiota. Jakby ich tam wszystkich pozastrzelił. Dobra. Ej, gdzie on jest? Tam był trzeci. Wracaj tu, draniu. Widziałem cię. Dobra, jak mnie mam, odszukaj materiały wybuchowe na statku. Dobra, zniszczymy ich jeszcze. Można to zniszczyć?
A dupa. Nic nie można. Cel osiągnięty. Okej, okay, pozwolę sobie tutaj strzelić save'a. Rusza. I głupie to jest, jakieś takie mnie przybliża. O fuck, dobra, zmieniam broń. Zaczyna się jadka. Koniec misji szpiegowskiej. Hände hoju de. Lecimy z nimi równo. O, lecia, lagi. Lagi. Nie lubię lagów. Nie, nie ma już ammo? Co? What the fuck? Czy tutaj jest amunicja? Tutaj jest gówno. Sejwik. Jaki głupie. Powiem wam szczerze, że już czuję, że w tej grze będziemy mieli niezły problem z amunicją. Dobra, co ja mam zrobić? Aha, tak, tak, odszukać te dupstwa. Ale ja bym tu się chciał jeszcze rozejrzeć za tą amunicją cholerną. Myślicie, że na dole coś znajdę? O, nie, nie, nie strzelaj do mnie, Hans. Dobra, mam. Mam. 64 naboje. Dobra. Czyli jak będę strzelował w głowy, to mogę zabić 64 Niemców. Okej. Okay. Dobra. I co znalazłem? Śrutówkę. Yeah, mamy śrutówkę. Mamy... To jest shotgun. Co? Jaka śrutówka? Oszukali mnie. Czy tu są jeszcze jakieś amunicje? Dupa, nie ma nic. Taki magazyn jak... Yeah! Włosi przyszli. Włosi przyszli po bohatera wojennego. Nie dostaniecie mnie tak łatwo, dranie. Makaroniarze! Wracaj do restauracji. Chwila. Zlokalizuj maszynownie i podłóż materiały wybuchowe. Znowu przez J. Na Boga, nie mogę tego znieść. Jakie J? Coś o co... W ogóle o co Hamon? Co, nie mogę przejść? Głupie, to wszystko pozamykane na tym statku. Nie, ja to wyłączę. Wyłącz to! Ale głupie, nie chce się wyłączyć. Je, yeah, ale to jest dobra. Dobra, ta broń, podoba mi się. A ciekaw jestem, czy dałoby się to przejść jakoś po cichu, nie? Ale tak też jest fajnie. Ładuj, ładuj, szynek, ładuj. Ła! Nie, czekaj. Chodź no tutaj. Wracaj tu. Wracaj tu. Dobrze. Save. Musimy teraz bardzo dużo save'ować, bo... Kurde. Zamknięte. Achtung. Ej, you. Frajerze. Dawaj to. Dziękuję bardzo. Czy tu coś... Nie, 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 nie. Dostał z shotguna, ale jazda. Ale jazda. W shotgunie moc, moi państwo. W shotgunie moc. Są tu jak... Nie ma w ogóle amunicji do naszej kochanej maszynowej broni. Muszę sobie poradzić jakoś... No głupi alarm, nie chce się wyłączyć. Jakiś shit w ogóle, jo. Niedobrze. Niedobrze, niedobrze. W ogóle chciałem wam podziękować za w sumie wysoką frekwencję na głosowaniu. Wygrała gra Władca Pierścieni. Znaczy ja tam jestem zadowolony, Oberek mniej. Kurde, jak ja dużo sejwuję. Oberek nie, bo Oberek chciał Batmana. Ale mi pasuje. Ja tam wolałem podbój, bo w podbój jeszcze nie grałem. Batmana w sumie też nie, ale jakoś mnie nie ciągnie zbytnio. Ej, you, frajerze. Wracaj tu. O nie. Makaron, nie. Nie widzisz mnie. Nie widzisz mnie. Walnij go. Oż ty, wracaj tu. Ty mnie po plecach będziesz strzelał, draniu. Nazistowski faszysto. I ty. Wszyscy? Krew się leje wszędzie. Co to za brutalna gra? Dobra, pozwolę sobie strzelić save'a. Mam już mało amunicji. I ruszamy dalej. Ojej, ile fajnych strzałów, fajnie. Podoba mi się. Powiem wam szczerze, że ja rzadko korzystam z shotgunów w grach, a tutaj mi się całkiem podoba. O nie, nie, nie. Zamknij, 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 zamknij. Hans, dobra. Kurde, to wszystkich mówię Hans. Dostał. Po nogach, po głowie. Przeładuj. Kończy się ammo do naszego shotguna. To niedobrze. Czy shotguny są tutaj najlepsze w tej misji właśnie na takie... No takie, takie właśnie przemieszczanie się intensywne, ekspresywne po tych kajutach. Bo widzicie, tam z karabinu maszynowego to by było trochę marnotrawstwo. A tutaj mogę sobie... Ej ty, frajerze! Cholerny makaroniarz. Dobra. Ktoś mi jeszcze zwrócił uwagę w komentarzach, że na taki jeden pistolet mówi się water. No nie wiem, nie powiedziałbym tak nigdy, no ale dobra, wy się znacie lepiej. Ja nie jestem specjalistą w tej dziedzinie, więc nie będę się z wami sprzeczał. Niech będzie water. To jest ten taki pistolecik niemiecki, nie wiem czy go mamy. Nie, my mamy z tłumikiem, dobra, dobra. O, i mamy teraz, o właśnie, to jest nowe. Karkanu, to jest broń ta, no. Kurde, jak to się, jak chcesz shotguna. To jest nowa broń produkcji włoskiej bodajże. Czytałem o tym trochę na Wikipedii. I doczytałem się właśnie, że tam jest sporo... O, nero, mała.
sporo właśnie broni produkcji włoskiej. Te Beretty są między innymi włoskie. Teraz właśnie doszedł ten Carcano, czy jakoś tak, Carcano, a cholera wie, ten... Wracaj tu! Jude! Dobrze. Wnioskuję, że to jest maszynownia. Więc, Kilos podsadza. Pik! Pik, dziękuję. Gdzie teraz? Spotka się z Klausem. Szybko widzicie. Szybko idzie, moi państwo. Moi państwo, dobrze powiedziałem, dobra. Teraz droga powrotna. O nie! Zasadzka! Zasadzka na Kilosa. Cholera. Kończy się ammo. Niedobrze. Niedobrze. Dobra, zostawię to sobie na czarną godzinę. Jakby w razie czego było trzeba ochraniać znowu tego głupiego Klausa. Ale mamy przynajmniej trochę amunicji do MP40. Fajna teksturka tej broni, powiem wam szczerze. Tylko cholernie szybko się amunicja kończy. To jest minus. O Boże, co się dzieje? Nie! Otwórz! Jezus Maria, się przestraszyłem. A no tak, zapomniałem. Dobra, to jest taki nowy motyw. Cholewcia. Ale bardzo fajny, podoba mi się. Trochę mi to przypomina, wiecie? Trochę mi to przypomina... Medal of Honor... Wojna na Pacyfiku, coś takiego. Też kiedyś będziemy grali, to zobaczycie. Tam też jest właśnie motyw, że się chodzi po takim wraku statku. Bardzo fajny. Okej, okay, trzeba stąd jakoś się... ulotnić. Szkoda, że już nie można cichaczem. Powiem wam przecież, że to są fajne motywy, te cichacze, tylko troszeczkę niedopracowane, nie? Bo... No kurde, strzeliłem gościowi z tłumika w ten, przez szybę. On nawet nie podbiegł jeszcze do tego alarmu. Ale gościu, który był już na schodach, na pierwszym piętrze się skapnął. No ale dobra. Dobra. Sawik. Ja wiem, moi drodzy, że można robić save'y na F5. No ale ja jestem Kilos 53 i nie robię. Bo muszę się jakoś wyróżnić. Cholera, zaciąłem się. Jaki głupie, jakie głupie. No co? Jak teraz? Dobra, jestem. Jestem tu dranie. Synku, jestem w budynku. Otwórz drzwi. Nie mam o czym zbytnio gadać. Co ja... Lol. Mój Boże. To nie do pomyślenia. Za moich czasów takiego, że takich rzeczy się nie robiło oficerom. Nie, to nie w tym kierunku idę? Dobrze idę? Wnioskuję, że źle. Wracamy. Kurde, zmienię sobie troszeczkę, moi państwo, na tego Carcano. Pokażę wam, jak to działa mniej więcej. Ja już nie pamiętam tych broni. Czy Carcano się dużo nie różni od kara normalnego? Tak mi się zdaje. Bo ty mnie dojczu. Od góry dostaniesz w jajca. Za karę. Dostał. Sejwik. Ale powiem wam szczerze, że na średnim poziomie to nie są przelewki. Trzeba się już trochę przyłożyć. To do mnie strzela. Jest tam jeszcze jakiś cholerny Schwabenstein. Kurde, nie, to mówię właśnie o tym niedopracowaniu. Dostał. Jeszcze go. Co? Ja! Nie, muszę zmienić z powrotem na maszynowe. Broń kochaną naszą. Za mało życia. Za mało życia. Ja tutaj nie mogę podchodzić tak blisko i nauczyć się w końcu, że z góry też mogą strzelać. Parszywa gra. Dostał. I to jest właśnie nowość. Możemy sobie wchodzić po takich siatkach. Ale tych siatkiek chyba dużo nie będzie. Ale fajny motyw. Oj, ogień trochę poprawili, widzę. Dobrze. Właśnie, poprawili moim zdaniem chyba wybuchy ogólnie. O, widzicie? Możemy sobie chodzić po siateczkach. Fajny motywek, nie? I ogólnie poprawili właśnie wybuchy, pożary, co było właśnie najsłabszą stroną medala. Co mnie trochę wkurzało, jak te beczki wybuchały, takie nienaturalne wybuchy, a teraz jest już to o wiele lepsze. I teraz mamy problem. Co ja zrobię z 16 punktami życia? No na Boga! Co on tu Co to było? To są chyba jakieś nowe granaty albo dynamity. Wyglądało jak dynamit. Ale cóż to naprawdę było? Dobra, jak ja mam to teraz... Jak ja mam to zrobić? No. Nie, zmienimy na naszego Carcana. Nie Carcana. Carcana, dobrze. Carcano, na naszego Carcano. Ja tego nie, ja to niedobrze wymawiam, wiecie, ale ja się nie znam na tym, także mam usprawiedliwienie. Ja nie jestem żadnym, wiecie. Militar... ty kuźwa, flecie jed... Nie, dobra, sorry. Wracamy. A może ja im tam potraktuję kilka... Podrzucę im tam trochę... Steilhand granatę! Łap granatę! I ty też łap granatę! Haha! Po nogach!
Po twarzy! Nie. Chyba ich dużo nie zrobiłem. Tam jest. Ja, ale fajnie spadł. Kurde, czym starszy, tym mnie bardziej cieszą takie rzeczy. Kurde, muszę cały czas tak, wiecie, kontrol, coś tam, kontrol. Nie! To te cholerne wo... Nie!